Cześć, tu Aleks Sławniczak. Witam w następnym odcinku Q&A. Podpowiadamy sobie na parę Waszych pytań. Pierwsze pytanie z Facebooka od Filipa Mańkowskiego. Aleks, jaki piłkarz, czy jest piłkarz, na którym się wzorujesz? Wzorujesz, nie wiem czy wzorujesz, ale na pewno jest to mam takich dwóch, których podziwiam i chciałbym grać tak jak oni na pewno. Jest to Sergio Ramos i Giorgio Chiellini. Bardzo, bardzo ich cenię i są to dla mnie najlepsi stoperzy na świecie. Kolejne pytanie od Maksymiliana Małka. Jakie są Twoje cele na ten sezon? No to na ten sezon myślę, że osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe z Zagłębiem. No wiadomo, ten celem jest jakby głównym utrzymanie, ale każdy chce jak najwięcej i takie cele osobiste są dużo wyższe i grać jak najwięcej. Pozdrawiam. Kolejne pytanie mamy od Kacpra Ilnickiego. Giorgio Chiellini czy Sergio Ramos? No właśnie, ze względu na to, że obydwu bardzo podziwiam, nie będę wybierał i wybiorę obu. Nie będę wybierał i wybiorę obu. Dobra, następne pytanie mamy od Kacpra Dorofejowa. Jakie jest Twoje piłkarskie marzenie? Moje piłkarskie marzenie, tak mi się wydaje, że to wiadomo, debiut w kadrze. I wygranie Ligi Mistrzów. Takie chyba największe. Kolejne pytanie mamy od Maćka Błauciaka. Dlaczego akurat środek obrony? No, bo skrzydełka już były zajęte, więc ciężko generalnie rywalizować. Nie, no tak jakoś tam kiedyś trener mnie postawił, jak jeszcze byłem bardzo, bardzo młody i to jakoś tak wyszło. Dobrze się tutaj czuję i nie ma co zmieniać, mi się wydaje. Jakoś to w przód. Do tyłu się już nie będę raczej cofał. Dobra, następne pytanie mamy z Instagrama. No i właśnie, co ja mam teraz zrobić, jak mam M Podłoga Wiśniewska? Podłoga Wiśniewska. Tak, po prostu? Dobra. Przechodzimy do pytań z Instagrama. Pierwsze jest od M Podłoga Wiśniewska. Co skłoniło Cię kiedyś do rozpoczęcia trenowania piłki nożnej? No ja tak naprawdę od zawsze lubiłem grać w piłkę i po prostu na dworze spędzałem całe dnie. No tak naprawdę to było jedyne, o czym ja myślałem rano wstając z łóżka i czy to wakacje, czy szkoła, to po prostu w domu mnie nie było. No i tak to się zaczęło. Myślę, że jak każdy dzieciak w tym wieku po prostu to kochałem robić. No i rodzice zapisali mnie do maszyny, do klubu i tak to się potoczyło, tak to się zaczęło. Mamy pytanie od Jakub6298. Tottenham czy Arsenal? Bardzo mi to nie robi, naprawdę. No nie wybiorę po prostu. Nie wiem. Nie potrzebuję, nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby wybierania, wyboru, bo nie robi mi to. Jak już z Anglii, to wolę Liverpool. Potem pytanie mamy od Maciuś Podłoga. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałeś, to? No, wielu, wielu ich nie było, bo w Ekstraklasie i w pierwszej lidze. Na pewno João Amaral zrobił wrażenie. Pamiętam jeszcze Frączczaka, jak graliśmy z nimi sparingi. To naprawdę bardzo nieprzyjemny napastnik. Dobra, to jeszcze raz sobie zacznę to pytanie, bo ja nie wiem w ogóle. No ja nie wiem, naprawdę. Ja tak nie mam, że jakiś taki, że schodzę i mówię, kurwa, ale kot, co nie? Jeszcze tak nie miałem. A pamiętasz może jakiś taki mecz, gdzie nie, że ci nie szło, ale że na przykład tak schodziłeś i ja zagrałem, że I się zagra? musiałem się napracować, żeby Aha. nic nie strzelił, nie? No nie, właśnie. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałeś, to myślę, że no wiadomo, podam raczej napastnika. Pamiętam, że tak najciężej mi chyba było grać na Adama Frączaka. Graliśmy sparing z Pogonią Szczecin. No to tu dużo się musiał napracować. Widać, że to bardzo doświadczony zawodnik. No i wiadomo, najlepsza zastawka w Polsce, Łukasz Spławski. Tych dwóch wybieram. Potem mamy pytania od Podłoga Mazi. Czy mówił ci ktoś kiedyś, że wyglądasz jak Zorro? Codziennie. Codziennie narzeczona mi to mówi. I chyba usłyszałem tak parę razy w szatni. No, co mogę powiedzieć, no.
Antonio Banderas Polski. Kolejne pytania z Twittera mamy. Karol Real Madryt Zagłębie Lubin. Co cię skłoniło do przyjścia do Zagłębia? Co mnie skłoniło do przyjścia do Zagłębia? Na pewno chęć rozwoju, taka no, osobista, sportowa. W Warcie czułem się bardzo komfortowo i czuję i też wtedy czułem, że potrzebowałem zmiany. Ten krok myślę, że dał mi i da mi bardzo dużo. Na pewno jest większa rywalizacja, czego też mi brakowało. No i chęć rozwoju sportowego. Tak myślę, że tym się głównie celowałem. Potem mamy pytanie od Michała Smułko. Z kim masz najlepszy kontakt w szatni? No, tak naprawdę czuję się bardzo dobrze w tej szatni. Naprawdę czuję się w niej swobodnie. No wiadomo, z takimi trochę młodszymi zawodnikami jak Kacper Chodyna, czy Łukasz Łakomy, czy Adam Ratajczyk się bardzo dobrze czuję, ale no, tak naprawdę rozmawiam z każdym. To naprawdę ta szatnia jest bardzo otwarta i bardzo dobrze mnie przyjęła. Kolejne pytanie od Twardowskiego. Czy pomylił cię ktoś kiedyś z Don Casio? Nie, jeszcze się nie zdarzyło, ale widziałem to zdjęcie. No, śmieszne takie, podoba mi się. Pytanie mamy od Orejano. Podaj swojego ulubionego piłkarza, klub zagraniczny i ligę. No to swojego ulubionego piłkarza to podałem już dwóch. Jest to Sergio Ramos i Giorgio Chiellini. Zagraniczny klub ulubiony, no to teraz nie mam ulubionego klubu, ale zawsze jak jeszcze Fernando Torres grał w Liverpoolu, no to zdecydowanie Liverpool. Bardzo lubiłem też oglądać Barcelonę, to mi też zostało. No i ligę, no tak naprawdę uwielbiam wszystkie ligi top 5 oglądać i czułbym się źle, jakbym miał jakąś z nich wybrać, bo po prostu bardzo mi się wszystkie podobają. Pytanie ostatnie od Szymona Saksona. Jaka pozycja, jeśli nie środek obrony? Zdecydowanie pozycja numer 10 albo 7. A tak naprawdę to nie wiem. Myślę, że gdzie by mnie ten wystawił, to może bym sobie poradził. Na pewno bym robił wszystko w tym kierunku. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku Q&A. Widzimy się na meczu z Piastem. Pozdro.